Dzień dobry, witajcie. Paulita w kuchni wita. Lecimy z następnym przepisem świątecznym, bo czas nas goni. Święta nie przesuniemy ze względu na filmiki, więc wstawiam wam filmik. Dzisiaj będzie chlebek do żurku. Pamiętajcie o komentarzach, o subskrypcjach. Wybieramy kolejną potrawę, którą będziemy robić z nowej kolekcji. Już chyba wiem, co wygra, ale jeszcze wam nie zdradzę. Więc słuchajcie, robimy ten chleb do żurku i oczywiście następny filmik będzie żurek. Powiem tylko tyle, że to jest 4 chlebki z tego wyjdą, czyli 4 porcje. Stopień trudności jest średni, czas przygotowania 40 minut, a całkowity czas z rośnięciem, z pieczeniem i tak dalej jest 2 godziny i 40 minut. Ze wskazówek, które wam mogę powiedzieć, to nie powiem wam nic, bo nic tutaj nam nie napisali. Więc słuchajcie, kochani, naprawdę to nie jest jakiś mega trudny przepis, więc myślę, że dacie sobie radę. Dużą miskę natłuścić niewielką ilością oleju i odstawić. Ja to zrobiłam. I teraz dalej. 30 g drożdży pokruszonych wrzucamy do naczynia. Już lecą na podłogę zamiast do naczynia. Dobrze, mamy 31, ale to jak wiecie nie ma wpływu. Do tego dajemy 200 g wody. Muszę sobie tu sięgnąć. I się trochę skupić. Jeszcze 10. No. I dalej. Jedną łyżeczkę cukru. To jest nasza odżywka dla tych drożdży. Następnie 10 g mąki pszennej. Kurna babka. Ale mi się sypnęło. 30. Będzie chlebek jak ta lala. No i słuchajcie, zakładamy miarkę z pokrywą. I tu następnie ciasto wyrabiamy przez 5 minut w temperaturze 37 obroty 1. No to słuchajcie, kochani, ja nie będę was trzymać aż 5 minut. Wrócimy, zobaczymy, co to. Właściwie to nawet nie ciasto, tylko ten rozczyn się zaczyna wyrabiać. Więc wracamy za jakieś 5 minut. No i kochani, mamy to już jeden etap zakończony, lecimy dalej. Teraz musimy wsypać 300, tu 400, a mówię 200. Tarujemy. Wsypujemy 440 g mąki pszennej. Zobaczcie, tu się zrobiła taka... A nie, nie zrobiła. Bo to będzie rosło. Nieraz zostawiam sobie, żeby to urosło. I wtedy taki się robi mini ciasto. Czyli tak, 440 g mąki pszennej. Już jest 300. Jest. 70. Nie, ja nie wiem, co ja dzisiaj. I teraz dalej 250 też mąki pszennej, ale pełnoziarnistej. Ja mam akurat żytnią, więc będzie taka mieszanka. No patrzcie, dzisiaj jakiś naprawdę mam taki dzień, że się rozsypało. Więc może tutaj 230, bo tak, tam trochę przedobrzyłam, tu trochę przedobrzyłam, więc tej mąki dosypię 230 g. Tylko teraz muszę się niestety skupić, bo dzisiaj jest taki, nie wiem, czy to pogoda ma wpływ, bo pada deszcz ze śniegiem. No. Jest, słuchajcie, idealnie. Nie, 200, o, idealnie. No 1 gram, ale to nic. I do tego 350 g maślanki. I tu u mnie niestety maślanki brak. Z racji tego, że jest dzień taki, jaki jest, wlewam po prostu mleko. Możecie to zastąpić jogurtem naturalnym, mlekiem, nawet wodą. A ja po prostu leję mleko. 350 g. No ciekawe, czy tyle będzie. No nie będzie. Więc zostawiamy tyle jest. Jest 304. Do tego tak. Jedna, dwie łyżeczki soli. No to ja tu sypnę sobie dla sprawiedliwości 1,5 łyżeczki.
I do tego jedną łyżkę oleju. Czyli ja mam tak, ja mam pod ręką łyżeczkę, więc dwie łyżeczki. Raz, dwa. No i kochani, zakładamy miarkę. Nie, powiem wam tak, według przepisu zakładamy miarkę i pokrywę. Pokrywę zawsze, ja miarki, pamiętajcie, przy kłosie nie daję, ponieważ wtedy ciasto się lepiej nam napowietrza i przy tym cieście akurat nie jest tak, że ono jakoś mega się rozpulchnia tu na całą kuchnię. No to co, za 2 minutki wracamy i zobaczymy, jak wyjdzie ciasto. Mamy ciasto już wyrobione. Fajnie się zrobiło, taka klucha. Widzę, że tu troszkę mleko jest na wierzchu, ale to nic. No i słuchajcie, teraz przerzucamy do tej wcześniej przygotowanej miski. Pamiętajcie, że jeśli ciasto wam nie wychodzi, wystarczy poruszać tu nożami, aczkolwiek na początku jest mega ciężko, ale ono zaraz, o, już powinno widać, jak tam wypada. O, leć. Tum. I jest idealnie. Oczywiście tu nam trochę zostanie. Jeśli chcemy wyciągnąć to ciasto, to słuchajcie, włączamy sobie domek, zamykamy pokrywę na chwilę, ustawiamy obroty 10. Dosłownie 2 sekundy. I już wam pokazuję, jak ciasto wydostało się spod noży. Proszę bardzo. Wtedy bardzo łatwo je po prostu zgarnąć, o, kopystką. I widzicie, mamy jeszcze wybrane tyle ciasta. To nam nawet wystarczy na tą gałkę. O, do chleba. No i teraz tak, ja w międzyczasie już sobie będę robiła żurek, więc będę nagrywała wam drugi filmik. Ale pamiętajcie też, zalewamy, jeżeli nie chcecie myć tego garka po cieście, to mamy tryb mycia po cieście. Przesuwamy ekran w tą stronę. Mamy tu mycie wstępne i tu sobie przestawiamy na mycie po cieście, tak? Ja teraz wam tego nie pokażę, bo nie mam tu wlanej wody, ale pamiętajcie, po cieście myjemy zawsze zimną wodą. Wracamy z powrotem na książeczkę i mamy przepis, kontynuację przepisu. Czyli tak, ciasto przekładamy do miski, przykrywamy folią spożywczą, ja przykrywam sobie swoją ściereczką i odstawiamy na godzinę. Więc słuchajcie, kochani, za godzinę będziemy dalej szykować żurek, chleb, a ja w międzyczasie sobie już nagram żurek. No to do zobaczenia. Kochani, tutaj w międzyczasie mi się gotuje żurek, ale już ciasto nam wyrosło, jest piękne, więc żeby skorzystać z przepisu, w trakcie gotowania ja sobie weszłam na Cookidoo i tutaj te wskazówki wszystkie patrzę, nie robię krok po kroku, tylko przygotowanie, więc stanęliśmy na etapie tym, że ciasto nam godzinę wyrosło. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia i odstawić. I teraz tak, wyrośnięte ciasto przekładamy na stolnicę, tak zwaną wysypaną mąką. Obficie, więc sobie wysypujemy mąkę, przekładamy ciasto, o, super wyszło to ciasto. I teraz tak, z tego ciasta muszę zabrać, podzielić to na 4 części, czyli dzielimy na 4 części, najpierw na pół i potem na pół. Mamy 4, bo to są, pamiętajcie, 4 porcje. I teraz tak, z każdej tej czterech części oderwać i zrobić kulkę o średnicy 2-3 cm. Myślę, że to tak mniej więcej wyjdzie. I to z każdej po kolei i to odkładamy sobie na blaszkę wyłożoną papierem. Na chwilkę oczywiście, bo to użyjemy. No moja kulka jest każda inna tak naprawdę. No powiedzmy, że mniej więcej są takie same, no. I teraz tak, każdą część ciasta rozwałkowujemy na, zaraz, bo się zawiesiłam, robimy kulę spłaszczoną i teraz tak, to ma mieć 10, mniej więcej 10-11 średnicy.
Więc zrobimy z tego kulę. Każdą po kolei tak samo. Moja stolnica ma tu najmniej 15 cm średnicy, więc no troszeczkę mniejsze. Ale słuchajcie, i to musimy lekko splaszczyć. I to przekładamy na blaszkę. I już Wam mówię, co dalej. Przykrywamy to znowu do wyrośnięcia na 20 minut. Także nie będę Wam tu pokazywać, co jak. Tylko teraz co? Dobra, czyli zostawiamy tak do wyrośnięcia na 20 minut. Czyli za 20 minut widzimy się ponownie. Zobaczcie, jak pięknie wyrósł mój chlebek. Ja już tylko trochę oczywiście musiałam podotykać. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni. I teraz kulę posmarować białkiem. Ja mam całe jaja rozbełtane, bo niechcąco mi się stłukło, więc wykorzystam całe to jajko. Tylko powiem Wam jeszcze tak, że te małe kuleczki odkładamy. One mi się trochę pozlepiały tu, razem z tymi dużymi. Ale dlatego właśnie je próbowałam poodklejać. Tak samo jak ten duży, widzę, mi się przykleił. O! I teraz tak, smarujemy to ładnie. Oczywiście nie za dużo, bo później się zrobi taka skorupa. Najlepiej oczywiście samym białkiem, ale dlaczego nie wykorzystać mam jajo, które mi się stukło. Dobra, i ostatnie. I do tego, słuchajcie, na środku każdej kuli ułożyć kawałek ciasta stanowiący uchwyt, czyli miseczkę. Czyli to są te nasze kule, będą uchwytem. Można sobie je uformować, jak tam Wam się podoba. Możemy zrobić z niego uchwyt, albo po prostu położyć tak o. I troszeczkę trzeba docisnąć, żeby to ciasto się, że tak powiem, połączyło. No i możecie posypać dwoma łyżkami otrębów, ale ja tego nie robię. Zostawię tak na próbę. Może na święta, można sezamem, można czarnuszką. No i co? I wstawiamy do piekarnika na 200 stopni na 30 minut. Słuchajcie, no to co? Zobaczymy, jaki będzie efekt za 30 minut. Kochani, nasze chlebki już są upieczone. Tak jak było w przepisie, wyszło 4 sztuki. Dosyć spore wyszły. Jest jeden taki malutki, a z racji tego, że mój malutki syneczek nie lubi tak za bardzo najeść się zupą, bo ma potem inne bajery, więc ja użyję tego najmniejszego, żeby Wam pokazać, że on naprawdę spokojnie wystarczy. We wskazówkach mamy, żeby tak, jak już się Thermomix, chlebek upiecze, odstawiamy go na kratkę. Przed podaniem ostudzić, odciąć wierzch i wydrążyć miąższ. No i tak naprawdę to już jest wszystko i używamy chlebek jako miseczkę. Więc tak, odcięłam ten wierzch, tu mamy tą łapkę, wydrążyłam środek, no i tak naprawdę oczywiście musiałam go spróbować. No bo jakże, powiem Wam, że naprawdę fajny chlebek. No i wlewamy do niego barszcz. Patrzcie, jak fajnie to wygląda, tylko może postawię, żeby się nie poparzyć. Jaki zapaszek. No i oczywiście do dekoracji możecie sobie użyć jajeczko, które się utopiło, kiełbaskę. No i na chwilę sobie zamknąć. Dobra, kochani, chlebek mi smakuje. Za 2 dni dostaniecie jeszcze filmik z żurkiem i powiem Wam, jak to ogólnie wszystko smakuje. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego urządzenia, to ja oczywiście jestem do dyspozycji. Piszcie, dzwońcie, w komentarzach macie do mnie kontakt. Macie wszystkie składniki, które potrzebne są do wykonania danego przepisu. Zaglądajcie na Facebooka Paulita Vita i tam też możecie do mnie pisać przez Messengera, jak Wam się tylko podoba. No to co, kochani, widzimy się za 2 dni. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się zdrowo, buziaczki, pa!